Dobry wieczór. Jesteśmy z kalendarzem mocy, nieco opóźnionym, ale najważniejsze, że jest. Za chwileczkę pojawi się tu Aida Kosojan-Przybysz. Kochana, że od razu po chorobie chciała się z nami spotkać, więc ja już od razu bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. No a poza tym, że dzisiaj... O, moja wspólniczka się zameldowała. Wspaniale, jako jedna z pierwszych. Na czas! Wy też się meldujecie i cudownie, w ogóle liczba oglądających wzrasta w jakimś tempie błyskawicznym. Bardzo się cieszę i też Wam mówię wszystkim dobry wieczór i Beata Manelska. Widzę tutaj dużo osób, które uczestniczą w naszych warsztatach. W listopadzie jeszcze będą jedne warsztaty Aidy, ale niestety, o, kolejne osoby z warsztatów. Niestety zostało już tylko jedno miejsce na warsztaty więzy i węzły rodzinne. Wyjątkowe, bo rozprawiające się często z takimi żalami, które nosimy w sobie z dzieciństwa. Nie, jeszcze Aidy nie widzę. Przepraszam, że tak się tutaj przyglądam, ale muszę ją zauważyć i zaakceptować, żeby do nas dołączyła. Więzy i węzły rodzinne. Co należy przeciąć? Co zostawić? Co definitywnie zakończyć? O, 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 chyba tutaj będzie zaraz Aida. Zaczekajcie. Ciach. Oczekiwanie. I zaraz Aida się pojawi. Ja już tutaj Aida kliknęłam i za chwileczkę cię wszyscy zobaczymy. I jestem. Wspaniale. Numer jeden, jak się czujesz? Bo dostałaś tyle życzeń zdrowia na mentaliście, że mam nadzieję, że fruwasz. No, kochani, muszę powiedzieć, że nie było mnie kilka tygodni, a tak naprawdę dosłownie ponad 20 dni to przeżywałam chyba najtrudniejszy czas, jeżeli chodzi o zdrowie w mojej rodzinie. Niestety dopadł nas COVID, czyli ta korona, której nikomu nie życzę nosić, więc powiem, że to był bardzo trudny czas. Dla mnie, dla mojego męża i dla mojej mamy. I to był czas tak naprawdę z jednej strony bardzo ciężki, ale z drugiej strony przesiąknięty takim pięknem przyjaźni. Muszę powiedzieć, że czułam się jakby tak za włosy mnie wyciągały z tej choroby w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jak tonącego się wyciąga tak naprawdę za włosy. Ta energia przyjaciół. Zresztą nawet ty, Beatka, mi przesłałaś kwiaty z Francji i ciasto, więc muszę... Trochę z Francji, trochę z Hagi nawet. Tak, i powiem, że najpiękniejsze było to, że nie czuliśmy się samotni, bo mi się wydaje, że w takiej sytuacji, kiedy człowiek bardzo cierpi i to jest ciężka choroba owiana strachem i nie będę nikogo straszyła, ponieważ jedni przechodzą bezobjawowo, to jest tak naprawdę loteria, trochę ruletka. Inni bardzo ciężko. Akurat nasza trójka przechodziła to bardzo ciężko. Krótko mówiąc, ja z tego wszystkiego, co przeżyłam, to dzisiaj mam chyba z 10 kg owoców, które dostałam, tak. Słuchajcie, pomrożone zupy, chyba kilkanaście litrów zupy, nie żartuję. Te zupy były po prostu ogórkowe, od Mariolki. Zostawiane pod drzwi. Od Julii, od Dorotki. Słuchaj, nawet Krysia z Afrodyty przysłała mi paczkę, tak naprawdę przesyłkę. Więc słuchajcie, ja dzisiaj przeliczałam tak na palcach, że po prostu palców mi zabrakło. Nawet sąsiadka, słuchajcie, bukiet róż położyła mi na progu, mówiąc o tym, że kocham kwiaty i kwiaty na pewno uzdrowią mnie szybciej, tak jak się szybciej się poczuję lepiej. Słuchajcie, naprawdę jedna sąsiadka, Kasia, mówi leki. Słuchajcie, to jest taki stan ciężki, że człowiek nie jest w stanie palcem ruszyć. Oczy otworzyć, razi światło, nawet myśli nie trzymają się, tak jakby rozlatują się w różne strony. To jest czas, kiedy człowiek się rozwala na kawałki, a potem składa się w całość z takich puzli, można powiedzieć, nowo powycinanych. Słuchajcie, naprawdę tyle pozytywnej energii dostałam od instagramowych przyjaciół,
naszych warsztatowych, nowych, można powiedzieć, członków rodziny, bo to jest tak jakby w pewnym sensie już taka rodzina się utworzyła. Powiem wam, że Iwona, Małgosia, tak naprawdę moja rodzina, dzieci, słowa, telefony, to chyba leczy, to uzdrawia. Mi się wydaje, że do leków zawsze musi dojść jeszcze miłość. Ona jest chyba najważniejsza. Zdecydowanie. A to są nawet badania, że pacjenci, którymi opiekują się lekarze, którzy mają empatię, którzy są wrażliwi, dużo szybciej wracają do zdrowia niż ci, którzy spotykają się z takimi surowymi lekarzami, którzy tak, nie, do widzenia, proszę to zrobić, ciach, ciach, ciach. Więc ja muszę zdecydowanie miłość i przyjaźń na pewno pomaga w powrocie do zdrowia. Tak, ja muszę powiedzieć, Beatka, jeszcze przerwę ci, że jestem bardzo wdzięczna pracownikom pogotowia. Oni byli u nas trzykrotnie, bo moja mama bardzo ciężko znosiła COVID i powiem wam, że tyle empatii, czułości, wrażliwości od strony ratowników, muszę powiedzieć, że przede wszystkim to był taki z jednej strony czas pełen nasączony strachem o życie, tak naprawdę, a z drugiej strony to taka nić empatii, która miałam się za co trzymać, wiesz, po prostu miałam się za co trzymać. Przekazywali spokój, przede wszystkim gasili panikę. Chcę powiedzieć, że dzisiejszy live jest dla mnie taki bardzo mocno, można powiedzieć, aż tak przesączony takimi emocjami, ponieważ z jednej strony ogromna wdzięczność, z drugiej strony chcę powiedzieć, że listopad jest bardzo mistyczny. Zaczynając od pierwszego dnia do ostatniego. Pierwszy dzień listopada to jest Wszystkich Świętych, tak? Czyli tak jakby można powiedzieć święto wszystkich naszych patronów, które nas chronią. 2 listopada to jest dzień zaduszny. Właśnie chciałam powiedzieć o tym, że nawet live'a mieliśmy mieć na temat, że odszedłeś, ale na zawsze zostałeś w moim sercu. Właśnie to jest miesiąc, który daje nam możliwość wrócić w przeszłość, patrząc, dotykając starych zdjęć, wspominając tych, którzy odeszli. A z drugiej strony to jest taka brama pomiędzy przeszłością a przyszłością, bo Andrzejki jako ostatni dzień listopada to jest dzień, gdzie się drzwi otwierają w nieznane, tak? Bo to jest z 29 na 30 listopada. Według tradycji to jest czas, kiedy każda panna, bo to był właśnie na tym polegały Andrzejki, że to jest takie święto, można powiedzieć, poszukiwania miłości, bo ta miłość jest najważniejsza. Człowiek potrzebuje mieć pary, swoje drugie połówki. Kiedyś napisałam taki wierszyk, że każdy but, nowy czy stary, potrzebuje swojej pary. Więc tak naprawdę listopad ma w sobie tą siłę, ten klucz. Tak naprawdę to stoimy w listopadzie pomiędzy jesienią a zimą. Listopad jest miesiącem z jednej strony bardzo ciężkim, bo daje nam przeżycia, wspomnienia, natomiast te wszystkie zapalone znicze to jest takie okienko w ten świat inny, niedostępny dla nas w tym momencie, a z drugiej strony to jest też czas ogromnej opieki. Mówi się w ten sposób, że jak zapalamy te świece, te znicze za bliskich, to też pokazujemy, że my tu jesteśmy. Nie tylko ten znicz jest ważny dla nich, ale również dla nas. To jest tak jakby nadajemy sygnały, to jest nasza latarnia morska. I chcę powiedzieć, że jakim jest ten listopad? Wiesz, jeszcze 2 dni temu nie myślałam, że dzisiaj zdecyduję się na live'a, ale pomyślałam sobie, że 11 listopada 2020 jest to energia jakiejś takiej równowagi i mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, również będą poszukiwali tej równowagi przede wszystkim w sobie. Miesiąc samą nazwą zdradza.
Listopad, czyli tak jakby opadają liście, tak? Czyli tak jakby to jest czas takiego zrzucenia z siebie i piękna i ciężarów. Tak jakby w pewnym sensie to jest taki miesiąc nagi. Nagość, ona kojarzy się z prawdą. I czy ta prawda nam się podoba w lustrze, czy nie, przede wszystkim radzę nauczyć się akceptować i samoakceptować. Mi się wydaje, że dzisiaj to jest najtrudniejsze, bo cały czas chcemy coś naprawić, upiększyć, nie pokazać mankamentów, a ja wam powiem, że te 20 parę dni w chorobie, one dają możliwość docenienia tego, co jest najpiękniejsze. Jak się rodzimy, to tak naprawdę jesteśmy też nadzy. I po ciężkiej chorobie człowiek też jest taki nagi. On uczy się ponownie chodzić. Tak jak zatrzymanie zegara. W pewnym momencie tak jakby nie widzisz, która godzina, nie pamiętasz, który dzień, bo to wszystko nie ma znaczenia. Tak wiele rzeczy przestaje mieć znaczenie, kiedy jesteś w sytuacji ciężkiej, trudnej, albo na odwrót, kiedy jesteś bardzo szczęśliwy. Tak jakby trzeba powiedzieć, że listopad ma taką energię wprowadzania ludzi w skrajności. Ja uważam, że właśnie musimy zaznaczyć, dla każdego z nas to musi być taka wskazówka, że to jest miesiąc, który ma w sobie dwie jedynki. Czyli ja zawsze żartuję, że to jest miesiąc, który ma w sobie więcej szczęścia, bo dwie jedynki jak dwa poniedziałki. Listopadowi, szczególnie urodzeni w listopadzie, mają tą moc, tę siłę, że mają o jedno koło zapasowe więcej niż każdy z nas. I trzeba wiedzieć, że trochę to są takie wańki wstańki, że upadają i się podnoszą. Druga rzecz jest istotna dla osób urodzonych w listopadzie, że powinni rozmawiać z własnym lustrem, czyli tak jakby przede wszystkim słuchać siebie. Zresztą listopadowi ludzie lubią słuchać siebie, to też trzeba przyznać, że trudno im narzucać swoje zdanie. Oni kochają mieć swoje zdanie i zainteresować innych tym, co mają do powiedzenia. To są świetni mówcy. Tylko czasami wpadają w skrajności, mogą się nie odezwać ani jednym słowem, jeżeli są w towarzystwie, które im nie odpowiada. Czyli listopadowy człowiek, on potrzebuje znaleźć swoje grono, czuć się w tym gronie bezpiecznie, żeby móc zabłysnąć i zaistnieć. I chcę powiedzieć, że to jest mało tego, że to jest miesiąc łączenia się z przodkami. To też jest czas, akurat listopad i grudzień to są miesiące, które są bardzo płodne. Można powiedzieć, że zaczynamy palić w piecu, noc jest dłuższa niż dzień, więc robi się nam zimniej, zaczynamy się częściej przytulać. I to są takie miesiące, które rzeczywiście w każdym znaczeniu tego słowa to jest dobry czas na zasiewanie ziarna. Może być to również rozważanie, patrzenie w lustro, zastanawianie się, zadawanie sobie pytań ważnych, żeby człowiek wiedział, czy on chce w tej doniczce to ziarno zasiać, czy w innej doniczce. Tak naprawdę to jest też poza wszystkim, to jest też czas takiej mentalnej kąpieli, taka mentalna kąpiel, takie oczyszczanie się. Ja ponownie użyję słowo nagość. Mi się wydaje, że to jest taki czas prawd. Niektórzy uważali, chyba to jest na Kaszubach, uważają, że miesiąc listopad jest bardzo smutny, bo to jest taki czas, kiedy liście opadają i tak naprawdę jest szaro, mgliście. Nie to deszcz, nie to śnieg. A ja z drugiej strony bym powiedziała, w tym wszystkim mamy najpiękniejszy obraz, to jest patrzenie na ogień. Jak nie mamy kominka, to zapalajmy świece. Ja uważam, że tak jak kiedyś kołysanki śpiewałam, że z popielnika na Wojtusia iskiereczka, tak? Chyba. Z Tak, popielnika, tak. tak, druga, tak. Ja uważam, że taka iskierka w listopadzie, ona musi wychodzić od nas. Musi być to nasza energia i nasza siła.
Ktoś tutaj pisze nam, że stara się polubić listopad. Ja uważam, że każdy miesiąc bez wyjątku, on da się za coś lubić. Ja uważam, że to jest listopad miesiąc, to jest taki czas również, kiedy już jesteśmy coraz bliżej końca roku. Jesteśmy tak zmęczeni, akurat ten rok 2020, dał nam się przestępny rok, tak, przestępny rok, on jest dosyć ciężki. I jesteśmy tak naprawdę w tym momencie, niektórzy zastanawiają się, czy nie zabraknie im paliwa, czy dojadą do końca, tak? Ja uważam, że pamiętajmy, kochani, o przyjaciołach, jak ja z tymi 10 litrami zupy, jeżeli mamy w tym momencie jakiś większy problem, mamy po to siebie nawzajem, żebyśmy się nie bali do siebie nawzajem odzywać. Wiesz, ja uważam, że ten cały czas tego COVID-u, tego strachu, tego zatrzymania nas w biegu, to jest taki moment, kiedy człowiek tak naprawdę, nawet będąc w tym mieszkaniu zamknięty, zaczyna zauważyć, że gdzieś tam pajęczyna jest, pajączek zamieszkał, gdzieś kran cieknie i tak dalej. Czyli tak naprawdę mamy czas gniazda. I tak jak ja wspominałam, że wrzesień, październik to zaczynamy kupować, sprzedawać mieszkania, próbować tak naprawdę szukać dla siebie miejsca, gnieździć się. Listopad miesiąc to jest taki czas, kiedy słuchajcie, jak dawno wymarzyliście sobie kupić jakąś lampkę ładną albo nowe zapachowe świece. Róbmy to dla siebie samych. Jak zamknięte są sklepy, to róbmy to przez internet. Po prostu to jest miesiąc, w którym troszeczkę trzeba sobie dogodzić. Jeżeli to jest miesiąc, który potrafi narzucić nam smutny nastrój, albo niepokój, albo większe zmęczenie, to potraktujmy siebie jak dzieci. Sprawdźmy sobie nawzajem przyjemność. Uważam, że najpiękniejszy prezent, wiecie, tak jak kiedyś dziecko malowało coś własnymi rękoma, i dawało matce, tak? Tak jakby ja uważam, że musi być jakaś taka energia pozytywna, inicjatywa. Ja, wiesz co, ja myślę, że ludzie wrócą do robienia na drutach. Zaraz ci coś pokażę a propos tego, co powiedziałaś. Proszę, o podarowanie obrazu pięknego. O, no to pięknie. Słuchaj, to jest statek? Piracki na dodatek. Piracki, no właśnie, no to pięknie. Mój Krześniak. Krześniak namalował, widzisz. I ja chcę powiedzieć, że zacznijmy robić coś rękoma. Ktoś robi biżuterię, ktoś robi na drutach. Tak, ktoś robi chleb. Tak, ktoś robi chleb. Zaczynamy tak naprawdę coś produkować, coś robić od siebie. Jeszcze istotna rzecz. Ten miesiąc jest miesiącem wspomnień, no bo ponieważ wspominamy przeszłość, zapalaliśmy znicze, odpuśćmy żal. Zaczynamy wybaczać. Wybaczać tym, którzy powiedzieli za dużo albo zrobili za mało. Przede wszystkim to jest bardzo trudno, ale przestańmy oceniać, bo to jest bardzo ważne. Ten miesiąc, on ma w sobie te dwie jedynki, które dają energię równowagi. A ta równowaga to nie jest taka równowaga, że nagle cały świat po prostu będzie pięknie wyglądał, tylko to jest praca nad sobą i praca nad tym, żeby tak naprawdę przestało nam je huśtać. Ja uważam, że ten czas wagi, który jest za nami, to ta waga trochę tak naprawdę z jednej strony próbowała coś zrównoważyć, ale w niektórych sytuacjach tak naprawdę doprowadziła do konfliktów. Czas skorpiona to czas, w którym tak naprawdę niektórzy ze zmęczenia będą kąsać. Kiedyś napisałam, że nie ma złej pogody, po prostu jest smutne i nie ma złych ludzi, po prostu są zmęczeni. Niepowodzeniami, uciekającymi pociągami. Właśnie my myślimy, że ktoś nas atakuje, bo jest zły. Czasami ktoś nas atakuje, bo jest nieszczęśliwy. Albo ma po prostu fatalny dzień. Tak, fatalny dzień. Po prostu jest, bo jest nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy w danej chwili, z powodu jakiegoś nawet błahego. I ja chcę powiedzieć, nawet dzisiaj to, co przesyłałam Ci, Beatko, tekst, nie udało mi się go opublikować, bo jest za długi, a skracać mi się go nie chciało.
Ja chcę takie przesłanie powiedzieć, że to jest miesiąc, w którym wspominamy bliskich i bardzo często żałujemy, że nie powiedzieliśmy w porę kocham, nie byliśmy blisko, kiedy na nas czekali, bo wszyscy pędzimy, gonimy. Nagle ktoś nas zatrzymał. Zatrzymał i nagle mamy czas na to, żeby zadzwonić, wspomnieć. Zróbmy to. Po prostu to zróbmy. Tak wiele razy ktoś mi mówi: słuchaj, nie pojechałem do matki, nie zdążyłem się pożegnać, bo oddałem samochód do przeglądu, się mówi, tak? Na przegląd czy do przeglądu? Tak. Tak. Jedno i drugie. I nie pojechałem. W tym momencie nie zdążyłem, bo nie wiedziałem. Tak naprawdę tak wiele możemy zrobić dzisiaj. Tak jakby zatopmy się w tej teraźniejszości. Posłuchajcie, bo tak naprawdę patrząc na to, co widzę w ostatnim czasie, to, co jest pewne, to jest dzisiaj. Jutro, każde jutro jest pod znakiem zapytania. Czy w dobrym, czy w złym znaczeniu tego słowa, bo jest nam dany czas. Czas listopadowy to jest czas, kiedy jeszcze nie zakończył się stary rok, ale już zaczynamy zaglądać, bo jeden miesiąc, jeden skok do przodu, już jesteśmy w nowym roku. I tak naprawdę ten czas jest taki, że tak z jednej strony nagość własnych emocji, a z drugiej strony zaczynamy się ubierać w jakieś takie pozytywne emocje. W pozytywne, naprawdę. I też cudowne, wiesz co, cudowne, Aida, że powiedziałaś o tym, żeby pożegnać te różne żale, żeby w ten nowy rok, który już jest bardzo blisko, w ten nowy rok wejść jak bez takich obciążeń, nie ciągnąć za sobą tych starych spraw, żeby nowy rok po prostu zaczął się dobrze, spokojnie, bo to, o co my możemy zadbać, to warto o to zadbać. Na różne rzeczy nie mamy wpływu, ale na ten nasz mały świat wokół nas mamy wpływ. I fajnie, że powiedziałaś o tym, żeby sobie sprawiać małe przyjemności, żeby właśnie pewne rzeczy pożegnać, z pewnymi się rozstać i nie czekać na to, co Niektóre rzeczy jutro, tylko zaakceptować i dokładnie niektóre i żyć rzeczy tu i teraz. zaakceptować. Tak, żyć tu i teraz. I ja chcę powiedzieć, że nie wolno ulegać dużej zmienności nastrojowej. Tak naprawdę ja jestem pewna, że tak można zrobić, że my jesteśmy w stanie wiele rzeczy skontrolować. Jesteśmy w stanie skontrolować. Ja, słuchaj, mam takiego znajomego, który powiedział, że jak się zakochał, tak naprawdę mocno zakochał, to przestał pić. Nigdy w życiu nie myślał, że mu się to uda zrobić. Pił z 10 lat. Jak to się mówi, przetańczył wiele par butów, wydał wiele worków pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, to jest rolnikiem, nigdy nie był wcześniej, ma wspaniałą partnerkę i są dwa konie, które ciągną wóz. Ja mam nadzieję, że kiedyś tam w tym wozie będzie ze dwoje małych dzieci siedziało. I dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę cały świat i sposób, w jaki odbieramy ten świat, on jest w naszej głowie. Ja kiedyś przytoczyłam takie porównanie, że jeżeli rocznemu dziecku umiera matka, ono nawet nie jest świadome, że straciło kogoś bardzo bliskiego. Jeżeli 40-letnie dziecko traci matkę, to jest to rozpacz, dlatego że jest pełna świadomość, jest przywiązanie i coś zostało zabrane, tak? Świadoma miłość, bezwarunkowa miłość. I chcę powiedzieć, że my czasami na to samo patrzymy inaczej, albo jesteśmy przygotowani, albo jesteśmy nieprzygotowani do różnych wydarzeń. I jeżeli dziecko ma 80 lat, a matka 102, to też jest inne pożegnanie. To prawda. Ja nigdy nie zapomnę, jak spotykam różnych ludzi, jak 15-latka zaszła w ciążę i ja mieszkałam wtedy w Lublinie i przyprowadziła ją przyszła teściowa. Trzęsła się i powiedziała, że stało się, przydarzyło się dzieciom, dzieci będą mieli dziecko. Mówi, nie wiem, co zrobić, to jest po prostu, była w szoku. Natomiast i mówi do mnie tak, a moja 20-paroletnia córka nie może zajść w ciążę. Jak to jest? Mówi, jak to jest? I ja chcę powiedzieć, że czasami tak jest, że coś przychodzi za wcześnie, ale to jest też szczęście. Tylko uważamy, że w tym momencie jest to nieszczęście, bo ona ma 15 lat, tak? Ta mama tak uważała. I chcę powiedzieć, że
Wszystko zależy, jak na to popatrzymy. Wszystko zależy, jak na to popatrzymy. Nawet ja uważam, że listopad jest energią lustra, bo tak jakby stoisz przed lustrem i widzisz siebie. I ja chcę powiedzieć, że w lustrze nie widzisz przyszłości, w lustrze widzisz siebie, czyli teraźniejszość i przeszłość. Czyli tak naprawdę nie ciągnijmy te ciężkie bagaże, skupmy się na sobie. To jest podstawa. I chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o czas, to około 15 listopada, akurat jeżeli chodzi o środek miesiąca, możemy być bardziej spięci. Niezależnie od tego, jaka sytuacja przed nami, czy to może być na przykład telefon od znajomego, rozmowa z szefem, czy niedosmażona jajecznica dla męża, czy dziecko rozbiło kolano, po prostu może nas dotykać spięcie. Natomiast jeżeli chodzi o czas po 21 listopada, to te różnego rodzaju napięcia w nas zaczną puszczać. I w tym momencie pomiędzy 15 a 21 nie przerzucajmy winy na nikogo. Po prostu, jeżeli to dziecko rozbiło kolano, to nie gniewaj się, że za szybko biegało, tylko idź po plaster. Jeżeli niedosmażona jajecznica, przepraszam bardzo, to ją dosmaż albo zrób nową. Jeżeli szef miał zły nastrój, to porozmawiaj z nim następnego dnia. Tak jakby mi się wydaje, że szukaj rozwiązań. Nie przyjmuj problem, tylko próbuj go rozwiązać. To jest taki czas, kiedy jak coś robisz na drutach i coś nie wyszło, to spruj to. Tak jakby trzeba to pluć i znowu jeszcze raz wykonać może nawet tę samą robotę. Wiesz, co jest niesamowite, bo udzielałam ostatnio wywiadu. Dziękuję przy okazji za wszystkie pozdrowienia dla chłopców. Od tytułu mam powiedzieć, że mam jeszcze raz pozdrowić ciocię, więc pozdrawiam. Powiedziałaś o tym, żeby jeszcze raz coś zrobić. Ja dosłownie wczoraj miałam taką sytuację, że udzielałam jakiegoś wywiadu, pisałam, pisałam, pisałam i myślę sobie, fantastycznie, zostały mi już tylko 2 pytania z 12. I w tym momencie palce mi tak powędrowały, że wszystko wyleciało w kosmos. Skasowałam wszystko. I Paweł mówi: Sadzia, dlaczego ciągle ci się dzieją takie rzeczy? A ja mówię: no widocznie po coś. Usiadłam, napisałam jeszcze raz. Takie rzeczy, to jest, nie wiem na czym to polega, kompletnie nie wyprowadzają mnie z równowagi. Mimo, że to dla mnie podwójna praca, ale chcę wierzyć, że to jest po coś. No przydarzyło się, co ja mam teraz Tak, zrobić? ja chcę. Kochać komputer, wiesz, to nic nie da. Pamiętam jeszcze tylko ostatnia historia. Andrzej Smolik mi kiedyś opowiadał, jak stare czasy, to była jego pierwsza płyta, jeśli dobrze pamiętam. I on już tak po prostu już zrobił wszystko, wymuskał, myśli sobie, dobra, to jest to. Save. I nacisnął delete. Koniec, nie zachowało się nic. To było nie wiem ile miesięcy pracy. I powiedział, że wtedy skopał komputer. I od tamtej pory już nigdy tego nie zrobił. Myśli sobie, dobra, coś się nie udało, skasowałem, do widzenia, idę na spacer. Więc to jest dobra rada, to co powiedziałaś, po prostu niedosmażona jajecznica, zrób ją jeszcze raz, dziecko robi, zbiło kolano, nie krzycz, tylko naklej plaster. I ja chcę powiedzieć, że to jest miesiąc, w którym po prostu rzeczywiście, tak jak powiedziałam, że czasami będziemy czuli, że zabrakło nam paliwa, i w tym momencie jedna osoba może wpadać w nerw, dlaczego tego paliwa nie mam, albo dlaczego mąż nie zatankował, albo czemu nie zauważyłam. A ja w tym momencie bym powiedziała, kochani, po prostu telefon, jak się nie rozładował też, to wciskaj przycisk i dzwoń do przyjaciela. Jak rozładował się, to wychodź i zaczynaj po prostu rozwiązywać problem na żywo. Ja jestem w tej trzeciej sytuacji, bo mnie i brakuje paliwa, i mam rozładowany telefon, wiesz. Ja uważam, że to jest taki czas, słuchaj, kiedy trzeba próbować zabawić się w sapera. Nie odliczać sekundy, że bomba zaraz wybuchnie, tylko tak naprawdę pomyśleć, jak ją rozbroić. Jak nie własnymi rękoma, to w tym momencie trzeba rozbrajać tę bombę rękoma fachowca. Słuchajcie, nikt sam sobie zęba nie wyrywa, chyba że to są mleczaki. A ja uważam, że my po prostu próbujemy wszyscy w dniu dzisiejszym być takim supermenem, który potrafi wszystko. I ja uważam, że każdy, nie wiem dlaczego, stawia sobie coraz wyższe poprzeczki i uważa, że nie umieć czegoś lub nie wiedzieć czegoś jest wstyd. Tak jakby i ja widzę bardzo dużo młodych ludzi spiętych, którzy chcą być coraz lepsi i wiesz, co najgorsze jest, że przestają być sobą. Zaczynają być jak Basia, Kasia, Ola, Magda, a zapominają, że oni wcale tego nie chcą, tylko oni nie chcą wypaść z rytmu.
Ja uważam, że wiesz, zapominamy bardzo często, że jesteśmy czasami, warto coś nucić pod nosem, by być takim solistą, niż śpiewać w wielkim chórze to, czego nie chcesz śpiewać, tak? Chyba, że to jest naprawdę dobrany chór, to wtedy, tak jak w dzisiejszych czasach są te wielkie protesty, to wtedy krzyczymy głośno. I ja muszę zaznaczyć, że to jest taki miesiąc, w którym warto uspokoić swoje ciało. Tak jakby przestać być rozdegotanym. Tak często zapominamy o swoim ciele. Traktujemy go przedmiotowo. Bardzo często ciało jest jak koń. Tak jak powiedziałam na naszych warsztatach, że ciągnie, zajeżdża i po prostu ten koń w pędzie pada. I bardzo często denerwujemy się, jak ono mogło nas zawieść. Zamiast tego, żeby samego siebie pocieszyć, to jeszcze milion pretensji na siebie wylewamy. I chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, że tak naprawdę tego konia trzeba rozczesać i napoić i wyprowadzić na pastwisko. Tak często zapominamy o przyrodzie, o naturze. Tak jak powiedziałaś dzisiaj, że wyszedł mały na taras albo pobiegł nad rzekę. Przecież chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Wiecie, leżąc w łóżku 14 dni ciężko chorując, marzenie było takie, żeby zobaczyć niebo. Takie proste rzeczy. Z czego się cieszą dzieci, jak są mali? Że ptaszek poleciał, tak? Że w okno patrzy, do wody. Tak, że wody, że nogi zmoczyć. Tak jakby takie proste rzeczy. Ja nigdy nie zapomnę, jak pewien krytyk muzyczny, już nieżyjący, po ciężkim udarze, zresztą to w Vivi albo w Gali dawał duży wywiad, że największym szczęściem dla niego to było zrobić samodzielnie kupę. Słuchajcie, ja wam powiem, że my, ktoś powie, Boże, jak on może to powiedzieć? On był po prostu bardzo szczery. Bardzo szczery. I ja chcę powiedzieć, że nie doceniamy w ogóle. To jest taki czas, naprawdę listopad, miesiąc, kiedy trzeba zacząć doceniać to wszystko, co jest wokół nas. Ja dzisiaj stałam i myślę tak, Boże, mam prąd, mam wodę, mam pralkę, mam suszarkę. Ja mieszkając w Gruzji pamiętam, jak był taki czas, kiedy prąd dawali na godziny. Kiedy wody nie było i na 9. piętro wiadrami wnosiłam jako nastolatka wodę. Wodę, którą się myło naczynia i pukało się, potem tą wodą myło się podłogę. Wszystko się doceniało. Każdą rzecz, każdą rzecz. I ta codzienność, ta teraźniejszość, ona jest namacalna, ona jest dzisiaj nam dana. Dzisiejszy dzień, jutro to będzie po prostu relacja napisana, tak, która była wczoraj, tak? I chcę powiedzieć, że tak naprawdę patrząc na ludzi urodzonych w listopadzie, to muszę powiedzieć teraz, przejść do tej naszej części najbardziej ulubionej dla naszych słuchaczy, że to są silni ludzie, listopadowi ludzie. Silni, mocni, twardo stąpają po ziemi. To są marzyciele, którzy tak naprawdę próbują swoje marzenia wprowadzić w rzeczywistość, nadać im życie. Część osób, która listopadowana jest skorpionami, więc to są waleczne postacie, którzy są bardzo rodzinni i podnoszą miecz, jeżeli są skrzywdzeni ich najbliżsi i się biją do ostatniej kropli krwi. Więc listopadowi mają energię dużej lojalności. To są prawdziwi przyjaciele. To są osoby, które poświęcają się. Urodzenie do 10 listopada to są osoby, które tak naprawdę świetnie potrafią ocenić sytuację. Rozważnie, właśnie oni mają w sobie energię sapera, który może rozbroić niejedną bombę, albo jeżeli walczą, to też zmajstrować taką bombę. Więc tak naprawdę lepiej z osobami, którzy urodzeni są do 10 listopada, żyć w dobrej komitywie i przyjaźni.
I powiem tak, że życie dla nich pisze barwne scenariusze i nigdy nie daje im dużej przestrzeni na odpoczynek, tylko tak naprawdę oni są cały czas w pędzie, cały czas w biegu, cały czas w ruchu. Jeżeli na przykład jest małżeństwo, para, która ona chce go osaczyć, a on jest listopadowy, ona chce cały czas, żeby był koło niej, musi wiedzieć, że to są takie krzywdzące ruchy dla związku. Powinna pozwolić mu wyjść na rower albo pobiegać i nie myśleć, że w tym czasie on robi coś złego za jej plecami. Ja patrzę, że tutaj ktoś pisze, że 11 listopada, ja i moja mama nijak się nie możemy teraz dogadać. A mi się wydaje, że u was jak 11 listopada, to wy macie 4 poniedziałki. I tak naprawdę totalnie zmienność nastrojową. I ja uważam, że niestety w takich sytuacjach trudne przeżycia mogą doprowadzać do porozumienia. Czyli tak naprawdę, kiedy pali się, to wtedy bierzecie te wiadra wody i gasicie pożar. Natomiast póki wszystko jest cicho i spokojnie, to będziecie się zaczepiać o każde słowo, o każdy gest, rozpamiętywać i wspominać wszystko, co sobie daliście i nie daliście. No tutaj ktoś pisze, że 29 listopada, no to jest magiczny dzień. To jest noc magiczna, to z 29 na 30. A propos, dowiedziałam się, to jest święto, które poznałam w Polsce, że to jest taki mistyczny dzień zaglądania w przyszłość dla kobiet, a mężczyźni sobie wróżyli w katarzynki, które przypadają na 25 listopada. Więc tak naprawdę ten 29 to również muszę zaznaczyć w tym roku, ponieważ rok jest przestępny. Urodzeni 29, wszystko jedno, czy to listopad, czy to marzec, czy to luty, czy styczeń, oni mają klucz na zamykanie drzwi, jeżeli chodzi o zamykanie pewnych spraw, albo otwieranie dla siebie tak bliskich. Tutaj 26 listopada, czyli osoby urodzeni po 20, to ja uważam, że... A jeszcze między 10 a 20, bo miałyśmy do 10 listopada, teraz między 10 a 20. Między 10 a 20, to ja uważam, że to jest taki czas dla osób, które cały czas stoją pomiędzy przeszłością a przyszłością. Tak jakby właśnie oni najbardziej powinni się skupić na teraźniejszości. Bo z jednej strony to jest energia Skorpiona, który wszystko pamięta. Z drugiej strony to jest czas, tak jakby idą w stronę strzelca, czy tak jakby naciągają łuk i celują w przyszłość. Czyli tak naprawdę oni muszą się skupić na teraźniejszości i dla nich najlepsze rozwiązanie iść z dnia na dzień do przodu. Tak jakby nie mierzyć, że za rok, za dwa, za pięć, tylko z dnia na dzień i tak sobie wyliczą, jak to się mówi, szczęśliwe lata na przyszłość, tak jakby naprzód. Muszą być, jeżeli chodzi o urodzonych pomiędzy 10 a 20, muszą być aktywni w partnerstwie. Nie bać się pierwsi zaprosić na kawę. Przykuć cudzy wzrok własnym wzrokiem, czyli tak naprawdę nie chodzi o to, że pójść mieć na inicjatywę. Tak, przyjąć inicjatywę, wziąć w swoje ręce, bo to jest tak jakby czas, żeby oni pokazali, kim są i oni wybierali, żeby oni wybrali sobie partnerów. Jeszcze wrócę do tego pomiędzy 10 a 20, tylko chcę powiedzieć, że od 20 do 30 osoby urodzeni, to mi się wydaje, że to są osoby, które są świetnymi przywódcami. Oni mogą innych pociągnąć za sobą. Tak naprawdę mają wyczucie, jeżeli chodzi o ludzi, mają intuicję, są świetnymi organizatorami. To są ludzie, którzy otwierają się na filozofię i na religię. Czyli tak naprawdę to są ludzie, którzy poszukują duchowości. Ja uważam, że właśnie duchowość jest dla nich dobrym chlebem, czyli tak naprawdę mając coś do dania, do przekazania, do nauczania, świetnymi są trenerami, oni po prostu będą zapamiętywani, zapamiętywani będą pozostawać w sercach innych ludzi, o nich się będzie dłużej i długo mówiło.
Jeżeli to są dziadkowie, to ich się będzie długo pamiętać. Jeżeli to są dzieci, to o nich się będzie mówiło i podawało ich w przykład. No i ja muszę powiedzieć, że jedyna rzecz u listopadowych ludzi to jest problem taki, że urodzeni w listopadzie i nieważne, czy to są już od 1 do 30, tak jakby w tej klamrze, oni trochę, można powiedzieć, niepokorni, waleczni, bezkompromisowi. I tutaj z jednej strony można powiedzieć, że ogrom mądrości jest w nich, a z drugiej strony to słowo ja z dużej litery pokazuje, że ja wiem, ja umiem, ja potrafię, ja będę. Czy tak jakby to są z jednej strony bardzo Osadzeni w sobie. samodzielni, tak, samodzielni, silni, osadzeni w sobie, a z drugiej strony miłość ponad wszystko. Jak kochają, to po prostu dzielą się wszystkim, co mają. Nie są skąpi. W ogóle muszę powiedzieć, że są szczodrzy. Co ja tutaj jeszcze popisałam, bo jak ja Bo Cię ja bardzo. muszę wam powiedzieć, że Aida przygotowała ile stron tych notatek? 9? Nie. Niemożliwe. Ja tylko wezmę sobie tutaj telefon, żebym kontrolowała czas. Dobra. Tak, i teraz popatrzę tutaj. Pamiętajmy, że cały ten rok jest taki, że rządzi słowo. Jednym słowem można zamknąć konflikt lub go rozwiązać. Czyli tak naprawdę słowo ma w sobie ogromną siłę w tym roku, bo czasami ktoś mówi i nikt nikogo nie słucha. Czyli tak jakby jest czas czynu, ale to jest rok słowa. Ludzie mówią, wykrzykują. To, co nabolało, tak jakby otwierają się słowem, mogą mówić o uczuciach albo o pretensjach. Właśnie tak naprawdę powiem w ten sposób, że otwieramy usta. Otwieramy usta, mówimy, czyli tak naprawdę nasze ciało mówi, nasza dusza mówi, nasz. Nie chcę mówić słowo żal, ale on też gdzieś tam w każdym z nas umie osiąść. Tak naprawdę wyrzucamy z siebie wiele. No, te strajki też pokazują teraz, Tak, jak te strajki wiele tych pokazują. rzeczy Ja akurat wyrzucamy. w momencie tych największych strajków, to ja miałam najcięższy czas. Nie byłam w stanie tego śledzić, bo niestety zdrowie mi nie pozwoliło. Ale dając prognozy jeszcze w listopadzie zeszłego roku, mówiłam, że kobiety będą chcieli mieć dużo do powiedzenia, nie mniej niż mężczyźni, tak jakby będą chcieli równowagi. Tak naprawdę będą chcieli być wysłuchani i wysłuchane i powiem w ten sposób, że to się dzieje, to się będzie działo dalej. Niestety teraz tak jakby szlaban nie jest opuszczony, on dopiero się podniósł. Ja myślę, że to też jest taki miesiąc, że to zmęczenie, szczególnie początek grudnia jest taki, musimy panować nad emocjami, żebyśmy to zmęczenie nie przerzucali na bliskich sobie ludzi, na przyjaciół, na rodziców, na partnerów, na dzieci. Powiem wprost, mniej krzyczmy, bo można to samo powiedzieć, ale nie krzyczeć. Kilka dni temu taki hałas był na zewnątrz, ktoś się kłócił. Krzyczał. Ja uważam, że po prostu trochę kojarzy mi się to z taką bezsilnością, bo człowiek krzyczy, jak jest bezsilny. A ja uważam, że każdy z nas ma jakiś taki pokład siły wewnętrznej, musi po niego tylko sięgnąć. Bo bardzo często w tej ciszy jest największa siła. Dużo osób pisze, że ma dwoje dzieci urodzonych w listopadzie. To już kolejna osoba przecież to No to pytała. jeżeli dwoje dzieci urodzono w listopadzie, to kochani, to w lutym macie fajne gody. Chyba, że te dzieci są wcześniakami. Więc listopadowe dzieci to jest pewnego rodzaju, jest energia takiej nagrody. Mój mąż też w listopadzie jest urodzony. Ja zawsze mówię, że to są ludzie, którzy naprawdę zwracam uwagę na listopadowych ludzi z tego powodu, że w otoczeniu swoim trochę mam osób z listopada, że to są ludzie szczęściarze. Tak naprawdę to są ludzie, którzy są bardzo szczęśliwi i ja nawet czytałam takie medyczne stwierdzenia, że listopadowi ludzie cieszą się dużym zdrowiem, że rzadziej zapadają na ciężkie choroby. Więc tak naprawdę to koło ratunkowe dodatkowo to jest im dane. Tutaj ktoś pisał jeszcze, że
jak to jest, jeżeli dziecko miało się urodzić w listopadzie, a jest wcześniakiem i urodziło się w innym miesiącu. No to wtedy ten listopad, po prostu można powiedzieć, że to jest energia bardziej przodków. Jak miało przyjść w listopadzie, a wysiadło na przystanku wcześniejszym, no to w tym momencie, ja też jestem wcześniakiem, trzeba liczyć jako silny i mocny miesiąc, ten, który jest miesiącem urodzenia. Czyli listopad to jest tak jakby w pewnym sensie zawsze to są drzwi, które mogą być jeszcze otwierane. Ktoś wchodzi lub wychodzi w rodzinie. Natomiast jeżeli dziecko urodziło się jako wcześniak w październiku czy we wrześniu, to trzeba traktować, że ten miesiąc otworzył wrota i ten miesiąc też nadaje cechę charakteru. A jak z wiadomości z listopada, które mają wpływ na nasze życie? Czyli co zrobić z ważnymi wiadomościami, które się pojawiają w listopadzie? Tak, z wiadomościami z listopada. Ja uważam, że listopad sam w sobie to jest czas takiego, tak jak samo słowo mówię, liście opadają, czyli tak jakby pozwólmy czemuś odejść. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie zrobiło się dobre, musimy coś odpuścić. Odpuścić, wybaczyć, rozpakować, rozebrać się. Ja wiem, że zimno na zewnątrz. Mi chodzi o rozebranie się mentalne. I ja uważam, że czym więcej ciągniemy za sobą różnych tajemnic ciężkich dla nas, czym więcej mamy nieprawd w sobie, czy tak jakby musimy kłamać albo ukrywać coś, czy to chodzi o związki jakieś i tak dalej, tym ciężej nam żyć. To jest taki czas, kiedy szydło z worka wyłazi, więc ja uważam, że przede wszystkim trzeba zobaczyć, na której prawdzie tobie samemu zależy. Ajda, a bliźnięca z listopada? Bliźnięta z listopada, czyli po prostu ja uważam, że to jest podwójne szczęście. Podwójne szczęście, to nie ma znaczenia, czy to są bliźnięta, czy to są trojaczki. To jest człowiek urodzony w listopadzie. Jedyna rzecz, że przyszli razem jednego dnia, to znaczy, że to są bratnie dusze. Podróżują w parze i mogą się uzupełniać. Mogą być różni z charakteru, ale jak dwa puzzle dobrani. I jeżeli chodzi o miesiąc bieżący też, żeby ognisko rozpalić, trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć zapałki, trzeba mieć ten węgiel, czy tam drzewo. Ja uważam, że po prostu to jest miesiąc, kiedy trzeba coś zrobić, żeby w tym ognisku nie zabrakło nam ognia, tak? Tak jakby, żeby w tym kominku tak jakby dokładać to drzewo. Jest to miesiąc, w którym musimy być czujni, skrupulatni. Jeżeli zapalamy tę świecę, to zgaśmy ją przed pójściem spać. Albo niech się dopali do końca i wtedy iść spać. Tak jakby musimy cały czas gdzieś tak podświadomie, otwierając się na tą przyszłość, pamiętać o tej teraźniejszości, że dzisiaj mam wyłączyć światło, dzisiaj mam zamknąć drzwi na dobranoc i powiedzieć dobranoc. Bo to jest bardzo ważne. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że miesiąc listopad to jest dobry czas na planowanie, jeżeli chodzi o tak jakby już zacząć planować sobie, można powiedzieć, biznesy, można powiedzieć jakieś to zasiewanie ziarno, czyli tak jakby planowanie swojej finansowej przyszłości. Teraz wiele osób może powiedzieć, słuchaj, święta, prezenty, wydatki, jakie wydatki na przyszłość? Teraz trzeba się skupić na dzisiejszym dniu. Tak, ale trzeba po prostu w tym momencie wziąć ołówek i kartkę i myśleć, co bym chciała zrobić tak jakby w najbliższej przyszłości, nie lata do przodu. I jeżeli jeszcze trzeba powiedzieć, że osoby, które urodzone do 15 listopada, żeby im finansowy sukces przyszedł, tak jakby zaświeciło słońce finansowo, oni muszą pracować w gronie, które lubią. Bardzo dużo zależy od tego, że akurat jeżeli chodzi w pierwszej połowie miesiąca osoby urodzone, z kim pracują, gdzie pracują, czy lubią chodzić do tej pracy, bo przede wszystkim listopadowi ludzie to są utalentowani. Osoby, które mogą w niektórych osobach budzić podziw albo nawet zawiść. Więc jeżeli zaczynasz pracować w miejscu, gdzie cię podziwiają i są zachwyceni, to cudownie. Ale jeżeli widzisz, że ktoś nie daje ci po tej drabinie zawodowej wspinać się wyżej, bo jesteś mądrzejszy od swojego własnego szefa, który w tym momencie się ciebie boi i zaczyna cię gnębić, przepraszam bardzo, zmień pracę.
A czy listopad to jest, to od razu wejdę w słowo, czy listopad to jest dobry miesiąc na zmiany albo na planowanie zmian? Na planowanie. To nie jest miesiąc, w którym trzeba wziąć i wyjść, bo jest zimno. Po prostu wyszła i co? I poszła. Kto za rachunki będzie? Kto będzie opłacać rachunki? Tak jakby to jest miesiąc, w którym tak jakby trzeba ważyć, trzeba było w październiku tak naprawdę sprawdzić, czy zupa dogotowana, trzeba w listopadzie. Tak jakby sprawdzić, tak jakby ten miesiąc, on też bawi się z naszą cierpliwością, bo skorpion jest niecierpliwy. On gryzie, kiedy się boi, albo kiedy się czuje, że jest zaatakowany. Więc tak naprawdę wiele osób w tym miesiącu może się zachowywać w taki sposób, że nawet nie spod znaku skorpiona urodzeni, że chcą być, nie chcą być atakowani, albo atakują ze zmęczenia. Ja już w którymś tam miesiącu, chyba w lipcu, mówiłam, że nie konfliktujmy. Po prostu musimy to samo, co chcemy powiedzieć, powiedzieć cichym głosem i na spokojnie, albo następnego dnia. I jeszcze bardzo ważne. Znowu ta cierpliwość. Tak, cierpliwość. I to jest miesiąc, w którym niebezpiecznie zadawać rany komuś. Bo próbując, jak to się mówi, machać mieczem nad kimś, to można samemu też się skaleczyć. I to nie jest dobry na to czas. I trzeba tak naprawdę pamiętać, że dbajmy o tych, pamiętajmy o tych nieżyjących, ale dbajmy o tych żyjących. Czyli tak jak tak naprawdę to z jednej strony miesiąc pamięci, ale z drugiej strony pamiętamy przeszłość i musimy być w tej teraźniejszości. Wiesz, ja bardzo, tak? Mówię, że bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo bardzo mi już kolejny raz podczas tej dzisiejszej rozmowy wróciły do mnie słowa i książka takiej australijskiej pielęgniarki, która pracowała na oddziale paliatywnym i bardzo dużo rozmawiała z ludźmi, którzy wiedzieli, że odejdą. Ci ludzie byli bardzo, to oni byli i to był różny status społeczny, ekonomiczny, ona im zadawała te same pytania. Pytała ich, czego w życiu żałują i czego nie żałują. I potem powstała z tego książka i okazało się, że bez względu na to, ile ci ludzie mieli pieniędzy, czy byli wykształceni, czy niewykształceni, czy byli na stanowiskach bardzo wysokich, czy byli bezrobotni, wszyscy żałowali tego samego, że nie mieli odwagi być sobą, że za mało czasu poświęcali przyjaciołom i rodzinie, i że żyli według oczekiwań innych, a nie według tego, co naprawdę chcieli. To, co powiedziałam, nie możemy być innymi osobami, kimś innym. Basią, Kasią, Olą, Magdą, jestem sobą. Mam takie włosy, takie oczy. Mam, wiesz, to jest na tej zasadzie, że jesz to, co inni, bo im to smakuje, a ty wypluwasz w chusteczkę i udajesz, że też ci smakuje. Tak, tak jakby to jest tak jakby bardzo trudny czas, dlatego że my jesteśmy w pędzie. I ja uważam, że tak naprawdę coś próbuje nas zatrzymać. Ktoś próbuje nas zatrzymać. Ale nie chciałabym, żeby nas zatrzymywała choroba. Ja bym wolała, żeby nas zatrzymywała świadomość. Świadomość. Powiem, że kiedyś wyciągnąć mnie na spacer było bardzo ciężko, bo ja myślałam, no jak to, muszę jeszcze to zrobić, tamto. Za późno ja osobiście dojrzewam do tego i dojrzałam, że a co jest najważniejsze tak naprawdę? Przecież ja zdążę to zrobić, tak? Albo to poczeka 5 minut. Właśnie to niebo, ta woda, ta ziemia. Słuchajcie, tutaj widziałam, że ktoś pisał, że sprawa sądowa 26 listopada. Ja uważam, że to jest miesiąc, w którym akurat jeżeli chodzi o... To już jest czas strzelca, ten 26 listopada. No to trzeba mieć dużo argumentów, faktów i do przodu. Jeżeli coś się będzie przedłużało, to się nie bać. Niech się to przedłuża w czasie. Ja uważam, że ten rok w ogóle, jeżeli chodzi o 2020 rok, to jest rok, w którym... Każdy musi postać za siebie, tak jakby, wiesz, dziecko tupie nogami, tak, jak coś się nie podoba. I mi się wydaje, że trzeba obudzić w sobie to odruchy dziecięce. Tak naprawdę, jak coś nie smakuje, to naprawdę nie otwierać buzi. Jak coś nie pasuje, no to umieć tupnąć tą nogą, a jak kochasz, to przytulić z całej siły. Jak dzieci potrafią, jak kochasz, tak, tak kocham, tak przytulają z całej siły. Właśnie nam tego brak. Ja uważam, że
Jak cieszy się dziecko ze zerwanego kwiatka, tak? A w tym momencie, na dzień dzisiejszy, co mówimy? Nie łam, nie dotykaj, nie ruszaj, odejdź, odejdź, bo zmoczysz nogi. Tak jakby cały czas są zakazy, które wprowadzamy w nasze życie teraz. Cały czas są ograniczenia. My tak naprawdę siebie ograniczamy. I ja A trzeba mówię, czasami po prostu sobie odpuścić i pielęgnować w sobie wewnętrzne dziecko. Trzeba zacząć żyć z prawdą, w prawdzie. Chcę, to zrobię. Jak kiedyś usłyszałam, moja znajoma się rozwodziła, jej matka rwała włosy na głowie, ona powiedziała tak, każdy błąd jest mój i ja za niego będę płaciła. O tej autentyczności też ostatnio mówiła u nas znakomita psycholożka Joanna Chmura, która powiedziała, że nie można przejść przez życie ciągle udając kogoś innego, bo się za to zapłaci bardzo wysoką cenę. Ona prawie to przypłaciła, no niemalże przypłaciła życiem tak naprawdę, więc to albo będzie powodowało w nas i u nas bardzo dużo choroby. Dokładnie. Ja chcę powiedzieć, że ja znam taką osobę, która po prostu przez to, że cały czas milczała w pracy, ostatecznie zapłaciła udarem. W wieku 35 lat dostała udaru. Po prostu coś pęka w nas w środku. Pamiętajmy, lepiej powiedzieć, nawet jak cię boli, że to mówisz, ale mówisz prawdę, to prawda się obroni. Natomiast jeżeli mówisz coś, co chce usłyszeć ktoś, a ty masz co innego do powiedzenia, to okłamujesz samego siebie w pierwszej kolejności. Tak wiele krzywd zadajemy my sobie sami. Tak wiele związków jest, które już dawno się zakończyły, a osoby udają, że związek istnieje nadal. To też płacą zdrowiem. I chcę powiedzieć, że najważniejsze jest prawda, bo ona daje spokój. Ona daje spokój. Ja to znam, jak na przykład są osoby, które zaginęły. Jak często osoba mówi... Najgorsza prawda mnie uspokoi niż niewiadoma. I chcę powiedzieć, że prawda, nawet jak ktoś nazywa ją najgorszą, przejdzie w życiu moment, ona się leczy. O wiele trudniej się leczy kłamstwo. Nie wiem, czy ono w ogóle się leczy. No właśnie, z nim myślę, że jest bardzo trudno. Ajduś, czas nam się kończy, ja tu zerkam na zegarek, też nie będziemy cię męczyć, bo to jest w ogóle twoja pierwsza, nazwijmy to, praca, ale dla ciebie to dobrze, jest... Tak, dobrze mi się rozmawia i powiem tak, że podstawa jest taka na miesiąc listopad. Nie marnuj czasu, jeżeli masz nastrój smutny, melancholię, weź fajną książkę, zapal światło, włącz fajną lampkę, przytul się do osoby bliskiej. Ogrzejmy się ciepłym słowem, ciałem, dotykiem, emocjami, po prostu prawdą. Jak się dziecko rodzi, czego potrzebuje? Przytulenia, spojrzenia, ciepłego głosu, zapachu matki. Ja uważam, że dorosły człowiek potrzebuje tego samego. Przytulenia, ciepłego słowa. Tak naprawdę i żeby ktoś nasze imię nazwał z ciepłymi emocjami, tak jakby zawołał nas ciepło. Ja uważam, że zimny miesiąc, ale ciepłe emocje to jest przede wszystkim to, czego potrzebujemy. Twój chrześniak na przykład mówi na ciebie Ajduś, nie Ajda, tylko Ajduś. Tak mnie nazywa. Ja powiem, że wiecie, osoba bliska, ona nie musi być spokrewniona. Osoba bliska to jest ta, która jest bliska twojemu sercu. I ja się cieszę, że w tym trudnym czasie dla siebie miałam tak wiele bliskich ludzi. I dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj spędził czas, bo czas to jest bardzo droga rzecz. Bardzo. Najdroższa. Bo życie składa się z minut, sekund, godzin i lat. I ten czas spędzony z wami był dla mnie wielką pięknością. Dziękuję bardzo. My ci dziękujemy bardzo, że poświęciłaś ten czas i że byłaś z nami. Dziękujemy za wszystkie życzenia dla Ajdy, za wszystkie ciepłe słowa, za wszystkie pytania. To ja jeszcze podsumowując powiem, że tak, ten live będzie zapisany, tak, następny będzie w grudniu. Tak, w grudniu pewnie Ajda powie o 2021 roku coś. Tak, podam tytuł książki, przypomnę sobie i zapisuję. Nie, zapomniałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. No Andrzejka, zaraz się zerwie. Chciałam powiedzieć, nie zerwie się, teraz już się nie zrywa. Dawaj. A, no to dobrze, no to możemy chwilkę przedłużyć. Kochani, powiem tak, że jeżeli chodzi o Andrzejkę, to jest wspaniały czas i ja bym powiedziała, że jest taka...
wróżba, której w Polsce się nie robi. Beatka, to ja na warsztatach opowiadałam o tej patelni, którą się obraca do góry nogami. Mów. Tak, pamiętasz? Bierze się gazetę, myśli się, co przyniesie mi nowy rok, mocno się ściska, 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 potem bierze się patelnię, odwraca się ją do góry nogami, podpala się tą gazetę, robi się, tak naprawdę włącza się w pokoju światło, zapala się świeczkę i co się odbije z tego popiołu lub z tej grudy, jak to nazwać po polsku prawidłowo, z tego spalonej kartki, to jest tak jakby przekazem. Jeżeli to jest zwierzę, które jest agresywne, no to jak człowiek to odbierze? Jeżeli to jest wilk, to nie jest to oznaka, że będzie samotny jak wilk, tylko musi walczyć o swoje. Ja wam powiem, że ja zrobiłam to jeszcze mieszkając w Batumi. Pamiętam, w kuchni była moja mama, jej przyjaciółka i ja. I wyszedł profil mojego męża. Dosłownie popatrzyłam i pierwsza ja nie krzyknęłam, a mówi Adam. Ja jeszcze wtedy byłam panną. I powiem wam, że tak czasami jest. Czasami można zobaczyć półprofil czyjś. Czasami można zobaczyć dom. Czasami można zobaczyć świnię. No to wtedy trzeba uważać na świństwo. Warto, bo to jest niby to jest zabawa, Andrzejkowa, ale z drugiej strony w każdej zabawie jest jakaś cząsteczka prawdy. A zresztą może, mówię ze znakiem zapytania, bo jeszcze o tym pogadamy, będziemy miały jakąś andrzejkową niespodziankę, bo takie plany były, zobaczymy jak z twoimi siłami. Kondycją. Tak jest, ale to na razie jeszcze zobaczymy. Na razie jeszcze ostatnia rzecz, o której powiemy, to że w listopadzie to będzie na pewno i to będą twoje warsztaty. Więzy i węzły rodzinne, to jeszcze powiedz, niestety już jest tylko jedno miejsce, ale powiedz, co to będą za warsztaty i czego będą dotyczyły dokładnie. Więzy i węzły rodzinne. Węzły rodzinne to są różnego rodzaju węzły na zasadzie, boję się nawet wypowiadać to, jak czasami człowiek się czuje cały czas nieszczęśliwy, bo uważa, że za nim idzie złe słowo, zła myśl, ciężkie przeżycia rodzinne, albo wstydliwe, albo dramatyczne wydarzenia, albo przekleństwa, które przeszkadzają mu się oderwać od przeszłości. I tak naprawdę są taką kotwicą, którą ten człowiek jest zakotwiczony i nie może popłynąć i nie czuje się wolny, tak jakby żeby się rozpędzić i zacząć szukać swojego miejsca na tej planecie, na tej Ziemi. To są energie toksyczne, bardzo często jest tak, że no niestety relacje toksyczne z rodzicami, uzależniające czasami, też nie pozwalają człowiekowi wydorośleć. Tak naprawdę bardzo często bywa tak, że ktoś chce ciągle podejmować decyzje za nas, ulegamy, jesteśmy pod wpływem albo i nie mamy siły się wyrwać. Tak naprawdę mnóstwo takich sytuacji w mojej pracy spotykam. Albo też żal, ogromny żal, który tak naprawdę na tyle blokuje osobę, że ona na przykład nie może w ciąży zajść. Żal do rodziców, żal do tych relacji matka-dziecko, że podświadomie ta osoba boi się ponownie wejść w relacje we własnym już życiu, jako matka, posiadać dziecko i boi się, że nie poradzi sobie. Więc więzy rodzinne to też jest siła, bo rodzina nie daje wyłącznie problemów, jak to się mówi, pierwsza rzecz najpiękniejsza, więź rodzinna. Czasami jest tak, że właśnie to ratuje życie, że ktoś cię wyciąga z tych kłopotów, że to jest siła rodzinna, to są dary, które dziedziczymy po przodkach, to są słabości, które dziedziczymy po przodkach. Ze strony naszych przodków dostajemy tak naprawdę bardzo dużo. Oni nam dają różne rzeczy. Czasami nie umiemy pożegnać kogoś, kto już odszedł i wtedy też jest to pewnego rodzaju więź, która ciężko tej drugiej stronie, która odeszła i tej, która została. Czyli tak naprawdę jest to stanie pomiędzy dwoma światami i osoba też jest nieszczęśliwa, nie umie odpuścić, nie umie wybaczyć, nie umie przejść żałoby. Także to są przeżycia, to są emocje. To jest ten świat w naszej głowie, który tak naprawdę bardzo często jest
przez nas samych modyfikowany w taki sposób, że nie umiemy sobie z tym poradzić. I o tym wszystkim będzie na warsztatach Hajdy. Pytacie, jak się zapisać? www. O, właśnie, ktoś już odpowiedział za mnie. Bardzo dziękuję. www.mentalist.pl, zakładka pracownia. Wszystko się zgadza. Jedno miejsce zostało. Zgodzisz się na dwa? Oj, nie wiem, czy kondycja mi pozwoli. Zobaczymy. To jest to, ja chcę, tak, ja chcę powiedzieć taką rzecz bardzo ważną, że jestem z wami, daje mi to siłę, że mogę z wami rozmawiać. Proszę trzymać za moją rodzinę kciuki. Jeszcze na razie jesteśmy w kwarantannie do soboty. Jeszcze nie wychodzę. Natomiast no, muszę nabierać sił. To nie jest tak, że się pojawiłam i już fruwam, tylko powiem wam, że siedzę na dwóch poduszkach i mam włączony tutaj nawilżacz. Więc prawda bardzo jest taka, dziękujemy. Prawda jest taka, że kocham z wami rozmawiać. Uważam, że człowiek jak nie daje, to nie żyje. Musi dawać emocje, ciepło. I ja chcę po prostu, żebyście widzieli, że bardzo jestem szczęśliwa, że z wami rozmawiam. I druga rzecz, jeszcze raz dziękuję za ciepłe słowa, za modlitwę. I myślę, że tak naprawdę tak jest, że waszymi modlitwami się dokonuje cuda. Waszymi ciepłymi myślami. Ja myślę, że jak wiele osób naraz myśli pozytywnie, to naprawdę rozganiamy chmury. I to. Ajduś, ja powiem jak twój chrześniak, czyli nasz synek. Ajduś, kochana, dziękujemy bardzo. Dużo zdrowia, dużo siły. Wracaj sobie w swoim tempie do pionu już takiego pełnego i do twardego stania na ziemi. Dziękujemy bardzo za twój czas. Wam dziękujemy za wszystkie dobre myśli, wszystkie dobre słowa, wszystkie pytania i za to, że spędziliście ten wieczór z nami. Krysiu, a ja jeszcze raz widzę, że Krysia tu jest. Dziękuję ci za paczkę pyszną i za tą pyszną. Prosto z Ośla Lubuskiego. Papa, oj, była i twoja siostra, i twoja córka, była cała twoja rodzina tu była. No widzisz, ja tego nie widziałam, ale chcę powiedzieć taką rzecz. Dzięki bliskim żyjemy. Naprawdę. Pozdrawiam. Papa. Dobranoc.